Myśmy tę kwestię rozważali wielokrotnie podczas prac nad kodeksem wyborczym. W drodze konsensusu przyjęliśmy, że wybory w Polsce, ilość dni przeznaczane na wybory, każde, będą rozstrzygane przez osobę zarządzającą. Oczywiście i komisja, i Sejm później zakładał, że zarządzający wybory zachowa się w sposób logiczny i przewidywalny. Mało tego, że rozstrzygając ilości dni, które przeznaczymy na wybory, zapyta wcześniej najważniejsze siły polityczne w kraju, zapyta organizacje pozarządowe, również zastanowi się, czy nas na to stać. A przecież doskonale wiemy, że drugi dzień wyborów to jest przynajmniej 100 milionów złotych dodatkowo, tak naprawdę zmarnowanych, bo przecież niekoniecznie wydanych. Drugi dzień wyborów to o jeden dzień mniej pracuje przedszkole, szkoła, jakiś urząd gdzieś tam w samorządzie terytorialnym. No ja pytam, a gdzie te matki mają swoje dzieci prowadzić w dniu powyborczym, wówczas kiedy jeszcze lokal będzie sprzątany, wówczas kiedy nie będzie można wykorzystać go akurat do tych celów, do których został wybudowany. Po kolejne, to wydaje się, że jednak powinniśmy ugruntowywać wśród naszych sąsiadów, przyjaciół i znajomych przekonanie, że prawo wyborcze to jest również obowiązek wyborczy, że to nie tylko jest spełnienie pewnego zobowiązania względem kandydata, na którego chcemy zagłosować, względem partii, siły politycznej, ale jest to przede wszystkim spełnienie obowiązków względem i samego siebie i państwa. Jeżeli już, to w moim przekonaniu obywatel powinien się czuć zobowiązanym do tego, że w dniu wyborów powinien iść do urny wyborczej, powinien swój głos zaznaczyć i jednocześnie czuwać nad tym, żeby ten, na którego głosował, który na przykład wygra, żeby realizował swoje zadania zgodnie z jego oczekiwaniami. Także dzisiaj w moim przekonaniu ani my, Lewicy, ani o innych partiach politycznych nie powinniśmy wspierać tego rozwiązania, bo one w tym wypadku nie jest konieczne. Co innego wybory do Parlamentu Europejskiego, co innego referenda w ważnych sprawach ustrojowych, jak chociażby referendum dotyczące przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tam to rozwiązanie może być stosowane i myślę, że tego rodzaju rozwiązania będą popierali wszyscy. Natomiast w wyborach samorządowych, wyborach do Parlamentu, do Sejmu, Senatu, w moim przekonaniu to rozwiązanie nie jest konieczne i raczej powinniśmy unikać zbędnych i wydatków, no i pracy. Jeżeli będzie niedługo referendum w sprawie wprowadzenia waluty euro do Polski, to powinno być to referendum dwudniowe? Myślę, że tak i to z dwóch powodów. Raz, że to jest ważna sprawa, poza tym no, nie ma co ukrywać. Złotówka jest jedną ze starszych walut w Europie, ma swoją tradycję. My jesteśmy przywiązani do wielu licznych tradycji, tej być może także. A po drugie trzeba pamiętać o tym, że polskie ustawodawstwo, przepisy konstytucyjne mówią o tym, iż żeby referendum było ważne, frekwencja referendalna musi przekroczyć 50%. Stąd też wydaje się, że dwudniowy termin jest raczej nie do uniknięcia.